Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie powstała pracownia fizyki jądrowej i atomowej. Znajduje się tam 6 stanowisk pomiarowo-badawczych. Najpierw było podpisanie umowy dotyczącej finansowania pracowni fizyki jądrowej i atomowej. Przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa 1 przekazali na ten cel 75 tysięcy złotych, zaś 5 tysięcy dołożył powiat wejherowski. Efektem tego jest powstanie w Wejherowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 pracowni fizyki jądrowej i atomowej, która posiada 6 stanowisk badawczo-pomiarowych. Udało się zakupić bardzo nowoczesny sprzęt, aby uczniowie mogli praktycznie nie tylko z książek się uczyć. Że tak powiem, to się wpisuje w nasze tutaj rozwiązania i pomysły, które będziemy wdrażać w przyszłym roku, bo będziemy tutaj też rozbudowywać szkołę o nowe warsztaty, o nowe pracownie, a to jest pierwsza pracownia, która powstała właśnie ze środków zewnętrznych z PGE. W pracowni będą prowadzone nie tylko zajęcia lekcyjne dla uczniów placówki, ale również szkół zainteresowań dla szerokiej grupy odbiorców. Ponadto projekt zakłada zorganizowanie zajęć dodatkowych rozszerzających zagadnienia fizyki jądrowej w ramach kół zainteresowań oraz dla zainteresowanych tematyką fizyki atomowej i jądrowej mieszkańców powiatu wejherowskiego. Pracownia powstała z myślą o edukacji przyszłych pracowników elektrowni jądrowej, która prawdopodobnie powstanie w Żarnowcu. Wejherowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała nowy pojazd pożarniczo-operacyjny marki Nissan Navara. Jego zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa oraz Powiatu Wejherowskiego. Samochód marki Nissan Navara za 60 tysięcy złotych oraz przyczepę do przeważenia łodzi za 3 tysiące złotych zakupiło miasto Wejherowo i powiat wejherowski na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarówno miasto, jak i powiat złożyli się po połowie. Bardzo dużo jest wypadków, które są wypadkami drogowymi, ale i też mają bardzo często też akcje związane z wiatrem, połamanymi konarami, zwalonymi drzewami. W związku z tym jest potrzeba pojazd taki, w który raz może zabrać strażaków, dwa zabrać sprzęt. Tutaj w mieście Wejherowo dzisiaj akurat zakup takiego samochodu, gdyż są samochody bojowe na stanie, ale potrzebny był właśnie taki mniejszy samochód do przewozu osób i sprzętu, który jest wykorzystywany nie do gaszenia pożarów, ale właśnie do szybkiej reakcji w innych zdarzeniach losowych, które mają miejsce niejednokrotnie. Czy to jest powódź, czy to jest wichura, jakieś złamane drzewo. Wejherowska jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i bierze udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także w usuwaniu klęsk żywiołowych oraz usuwaniu miejscowych zagrożeń związanych z anomaliami pogodowymi, jak na przykład wichury czy silne opady deszczu. To też zakup takiego wozu był niezbędny. Zastąpił on wysłużony już samochód marki Volkswagen Transporter, który pomagał strażakom przez 23 lata. Tabor samochodowy w jednostkach ochotniczych Straży Pożarnej jest taborem wysłużonym dzięki staraniom samorządów, także Komendy Powiatowej, z której otrzymywane są pieniążki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Te samochody są sukcesywnie wymieniane na nowsze, lepsze, o lepszych parametrach technicznych. Zakupiony pojazd to 7-letni samochód, rocznik 2009, ale jest w idealnym stanie i znacznie usprawni pracę strażaków ochotników działających zarówno w Wejherowie, jak i na terenie całego powiatu. Funkcjonariusze i radiowozy zapełnili plac Jakuba Wejhera. Były też władze z kilku samorządów, a wszystko z powodu przekazania aż 9 nowych pojazdów na rzecz wejherowskiej policji. Plac Jakuba Wejhera wypełnił się radiowozami i nie chodziło o jakiekolwiek działania interwencyjne, a o przekazanie nowych pojazdów, dokładnie 9 radiowozów, które zasilą tabor naszej powiatowej jednostki. Otrzymaliśmy 9 nowych radiowozów, 7 samochodów Kia Ceed, jedną Skoda Yeti i jeden pojazd to Opel Corsa. Te wszystkie pojazdy będą użytkowane nie tylko właśnie w samym Wejherowie, ale też w naszych sąsiednich miastach i gminach. 2 radiowozy trafią do komisariatu w Redzie i w Szemudzie. Po jednym otrzymają komisariaty w Rumi, Gniewinie, Luzinie i Łęczycach. Jeden z pojazdów ma służyć także na terenie Wejherowa. Ich zakup dofinansowały poszczególne miasta i gminy powiatu wejherowskiego, z wyjątkiem gminy Wejherowo i gminy Choczewo. Było to dotychczas przekazanie największej liczby pojazdów na rzecz wejherowskiej policji. Wcześniej jednostka otrzymywała po 2 lub 3 radiowozy rocznie. Władze powiatu wejherowskiego oraz zespołu kształcenia specjalnego oddali do użytku nowo zmodernizowany budynek internatu. Remont obejmował także niewielką część szkoły podstawowej oraz wjazdu na teren placówki.
Latem w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego trwał wielki remont. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 1 350 000 zł, z czego 800 000 dotyczy całościowej modernizacji zabytkowego internatu. Niedawno nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej części. Najpierw w sali szkoły podstawowej zorganizowano część artystyczną z udziałem podopiecznych placówki. Było m.in. przedstawienie teatralne i muzyczne. Dalsza część uroczystości przebiegała w zmodernizowanym budynku internatu. Przystosowany jest on do pobytu 45 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach kompleksowego remontu wymieniono instalację elektryczną i teletechniczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Zmieniono układ niektórych pomieszczeń, przebudowano łazienki i toalety, wygospodarowano tzw. kuchenkę internacką oraz pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe. Dostosowano pomieszczenia do wymagań przeciwpożarowych. Pomieszczenia zyskały nowoczesny, elegancki wystrój, zostały w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt RTV i AGD. Organ prowadzący placówkę, Starostwo Powiatowe Wejherowie, jako pierwsze w województwie pomorskim dokonało kompleksowego dostosowania warunków życia wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną do wyzwań wynikających z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2015 roku. Czek na 5 tysięcy złotych oraz ponad 20 paczek otrzymali wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Luzinie od ogólnopolskiej sieci medialnej Wektra. Przekraczając próg budynku luzińskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, zupełnie nie odnosi się wrażenia, że jest to dom dziecka. Atmosfera, wystrój, a przede wszystkim domownicy sprawiają, że goście czują się jak w przeciętnym polskim domu. Z tym, że domowników jest nieco więcej. Nieco więcej radości, uśmiechów, nieco więcej obowiązków i nieco więcej miłości. Wstajemy, posiłek, śniadanie, przygotowanie na wyjście do szkoły, przygotowanie kanapek, wyjście do szkoły, powrót, no i codzienne obowiązki, odrabianie lekcji, sprzątanie, czas wolny, gry, zabawy, telewizja, spanie, tak jak w normalnym domu, tylko razy 12 w tym momencie. Dom dziecka Fundacji Rodzina Nadziei istnieje od 1992 roku. Początkowo funkcjonował tylko w Wejherowie. Dziś ma dwie filie. Jedna nadal działa w Grodzie Wejhera, druga od 2009 roku znajduje się właśnie w Luzinie. Jest to placówka niepubliczna i staramy się właśnie działać jak taka duża rodzina wielopokoleniowa, można powiedzieć, tak? Mam stałą kadrę, niezmienną od lat, także to też daje poczucie stabilizacji dzieciakom, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa wzmaga też pomocna dłoń, którą od 13 lat jest ogólnopolska sieć medialna Wektra. Pamiętając o Bożym Narodzeniu, o Wielkanocy, o zającu, o wakacjach, a także o pomocy, powiedzmy, finansowej, gdy jakieś nieprzewidziane rzeczy wyskoczą. Bardzo nam tutaj pomogła w czasie remontu tego domu, kiedyśmy się tutaj przeprowadzali. Tak naprawdę właśnie dzięki Wektrze, dzięki przyjaciołom Wektry też udało nam się tutaj kotłownię wyremontować całkowicie. Także pamiętają o nas zawsze. Tradycyjnie przedstawiciele Wektry odwiedzili dzieciaczki również w ramach tegorocznych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i obdarowali podopiecznych paczkami wypełnionymi słodkościami. Łącznie 22 paczki. To jednak nie wszystko. Na potrzeby luzińskiej placówki przekazali także czek o wartości 5 tysięcy złotych. Mamy świadomość tego, że placówki tego typu borykają się z różnego rodzaju problemami, nie tylko finansowymi, dlatego też Wektra wspiera Rodzinny Dom Dziecka w Luzinie na różnych obszarach, tym bardziej w okresie świątecznym, kiedy to wszyscy potrzebujemy jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej ciepła i takiego poczucia rodzinnej atmosfery. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu się Wektry podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka w Luzinie będą mieli super święta, przepełnione miłością, ciepłem, rodzinną atmosferą, czego oczywiście bardzo im życzymy. Dzięki wsparciu ogólnopolskiej sieci medialnej Wektra oraz serdeczności opiekunów placówki i ich podopiecznych, wierzymy, że święta Bożego Narodzenia przepełnione będą nie tylko miłością i spełnieniem, ale także bogatym gwiazdorem. Do 21 grudnia będzie funkcjonował na placu Wejhera jarmark bożonarodzeniowy. Oprócz stoisk z oryginalnymi wyrobami oraz artykułami spożywczymi jest bezpłatna karuzela i lodowisko.
Po raz czwarty w tym roku otworzyliśmy jarmark wejherowski. Jesteśmy zadowoleni z tego względu, że ten jarmark wejherowski jest troszeczkę inny. Są tutaj bardzo ciekawe wyroby. Czy dotyczą to ozdób świątecznych, czy tradycyjnych naszych polskich wędlin, ziół, przypraw. Są też miody. Także są to rzeczy, które nie zawsze gdzie indziej możemy spotkać. Dlatego ja zachęcam i zapraszam na ten nasz jarmark wejherowski. A dla dzieci przecież jest wenecka karuzela, lodowisko po raz pierwszy, czyli moc atrakcji. Warto z tego skorzystać i z całego serca zapraszam. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.